Moi drodzy, stała się rzecz niesłychana. Gaenali wróciła do swojej formy w końcu. W końcu Gaenali wygląda jak człowiek, w sensie jak elf. Na bardzo krótki czas. Jak to na bardzo krótki czas? No bo ponieważ ty mnie zaczynasz przerażać, że mówisz, że mnie zostawisz, jak się zamienię w całego kurczaka, więc na tym odcinku po prostu będę sobą, a dobra. Na kolejnym to już będzie kolejne wiesz, szaleństwo. W takim razie, okej, ale dzisiaj jesteś sobą, tak? Mogę się na ciebie patrzeć bez żadnego strachu, tak? Że ci nagle jakaś gruba kurczaka wyrośnie. Ale wiesz, co to oznacza, że w kolejnym odcinku ja po prostu tak się przebiorę, nie, takie zrobię, że po prostu nie będziesz wiedział, kto to jest. Nie, please. Tak. Ale zobacz, przede wszystkim, czy widzisz, gdzie jesteśmy? Czy tak, widzisz... właśnie strasznie się z tego śmiałam, że kurczę, zrobiłeś im normalnie. Słuchaj, na pewno, żeby nie wypadli. Ja nie pozwolę, żeby kolejny trader spadł i żebyśmy z niego nie skorzystali. Poczekaj, ja sprawdzę. No rzeczywiście, to jest nawet Gaenali proof, więc... No nawet przeskoczyć nie możesz, nawet widzisz? Gaenali nie może stąd wypaść, więc naprawdę to jest dobra konstrukcja czekolady. Zostało mi się 14 płotków, ale już dalej tam nie ciągnąłem, bo w sumie tych płotków nie mamy. Mordo, a w drugą stronę tutaj to zrobiłeś? Tak jakby na tę... No zobacz, zrobiłem tutaj. Aha. Zrobiłem też o tu. Wiesz co, powiem ci tak. I zrobiłem też tutaj, zobacz, na samym końcu. Naprawdę to jest, dużo pracy wykonałeś, tylko że wiesz co się stanie. O tu. Ja jestem pewna, że po prostu kiedy trader się pojawi, to się pojawi tam, gdzie nie zrobiłeś akurat, wiesz. Hej, ja już powiedziałem, nie pozwolę na kolejnego tradera, którego zmarnujemy, okej? Okay? A, no to wiesz, że będziesz musiał zrobić tutaj więcej chyba tych płotków, ponieważ to jest raczej niewystarczające, powiem ci szczerze. No, one się pojawiają raczej blisko nas, więc dlatego zrobiłem tak blisko, ale dobra. Ale nie zrobiłeś do tamtej wyspy. Hej, więc... jaki mamy plan na dzisiaj? Bo jaki widzowie mają plan na dzisiaj, to ja wiem. Zostawienie łapki w górę pod tym filmem, prawda? Oczywiście i subskrypcji, jeśli tego jeszcze nie robicie, wtedy nie ominie was żaden kolejny film z tej serii. A póki co, to wiesz co? W ostatnim odcinku posadziliśmy gravel chicken i zobacz, on tu się już wykluł. Aha. Więc możemy sobie tego gravela niedługo próbować połączyć. Mam magma cream! Co to jest za... z magmowego wypada. No tak, ale co to jest za krem? Wiesz co, trochę drew, trochę... Chwila. Gaenali? Gaenali? Co? Gaenali? Co? Gaenali? Czekaj. Czy to jest ten... Skąd on w ogóle, poczekaj, Boże, zacznijmy od tego. Skąd on się tutaj pojawił? Jak to się stało, to że on ja się pojawił tutaj? To ja się męczyłem przed odcinkiem, robiłem te płotki, a ten się pojawił po prostu w zagrodzie, no. Ale czekaj, to ej, ale to w takim razie bardzo dobrze o tym świadczy. Chciałem zebrać drewno stąd. Czekaj, weźmy go tak, zróbmy... Czekaj. Ej, mordo. On stąd nie wyjdzie, zobacz, on tu jest utknięty. No właśnie, weźmy go może jakoś tak opatulmy. Ale on już stąd w ogóle nie wyjdzie, jakby on tu już jest na zawsze. Poczekaj, co on sprzedaje? Czy to jest ten od książek? Czy to jest ten od czego on jest? Poczekaj, halo? To jest ten od chikinów? Od chikinów? A jakie tam są chikiny? Na przykład, jeśli chcemy grass chicken, to potrzebujemy 5 dirt chickenów. Jeśli chcemy... Zresztą możesz sobie zobaczyć. No właśnie, wejdź, odejdź od niego. Shroom light, tak, za 7 leather chickenów możemy mieć shroom light. Czy mamy... Przypadkiem nie mamy 7 leather chickenów? Poczekaj. Mamy magma chicken, mamy... Nie mamy stone chickena, prawda? Nie mamy chyba. Hej, leather chicken, mamy 5 leather chickenów. Shroom light, mamy chocolate shroom lighta chyba. Mamy? Mamy chyba shroom lighta, morda. A może i nie? Czekaj, nie jestem pewna. Na pewno mamy jakiegoś grzybowego, ale to i chyba nie był shroom light, z tego co pamiętam. Poczekaj, bo tu jest ważna rzecz, bardzo ważna rzecz. Jaka? Pyk. Panie, panowie lederowe. O, poproszę kolejne jajeczko. Wiesz co? Ej, zauważyłeś, że on ma czoklet! Ten trader ma w plecaku chikina. Poczekaj. Czy ja też mogę mieć w plecaku chikina? Poczekaj. Czoklet. Poczekaj, bo to jest ważne. To jest bardzo ważne. Miłość. Mamy 2 jajka lederowe. Mordo, ty masz jakąś motykę właśnie tutaj. Poczekaj, bo ja tu jestem, mój ciąg myśli, zdarzeń tutaj przebiega i ja muszę się skupić. I uwaga, 7 i uwaga, motykę zbierzmy. To ja chcę stone chickena z 6 wodnych. Proszę pana. Bo tego pana. Też nie mamy. Mam tutaj 7 lederów, poproszę shroom light. Dostaliśmy shroom light chicken. Super, ale ogarnij też tego drugiego. Wkładam go tu. I co potrzebujemy jeszcze, mówisz? Potrzebujemy chyba 6 wodnych jajek, aby dostać stone chickena. Mamy 3.
Poczekaj, tak, sześć... To co ty na to, żeby jedno wodne wykluć i po prostu je rozmnażać? Ale pamiętaj, że z wodnymi jaki jest problem. Czekaj, a jak się wodne robiło? To się chyba jakieś drewno rozmnażało ze sobą, co? Wiesz co, czekaj. Coś rzeczywiście pamiętam, że wodne się jakoś ogarniało. Ale, a my to powinniśmy chyba zapisywać albo coś, bo ja już nie chyba pamiętam. Chyba tak. A nie, poczekaj, a to nie było ze skeletonem coś? Wydaje mi się, że... Czekaj, a to nie było skeleton leather? Skeleton leather? Poczekaj, zaraz zobaczymy. Ja tutaj tylko odsadzę nasze... Shroom light się zrobił. O, gdzie on jest? Czy on będzie taki świecący? O, jaki świecący baby! Hej, to mamy już... Oj, gravel się zrobił. Z kim rozmnażamy gravela, powiedz mi? Wiesz co, ale mieliśmy, ja chcę ci powiedzieć, mieliśmy testować z piaskiem, nie? W ostatnim odcinku mieliśmy tego magmowego, mordo, i ty w ogóle w żaden sposób nie rozmnażałeś tych magmowych. A ja ci mówiłam, żeby magmę z wodą spróbować, albo na przykład z jakimiś innymi chickenami. To zrób to. Okej, okay, no to poczekaj. Najpierw... Bo powinniśmy od razu patrzeć, które są nowe chickeny. Najpierw gravel... i piasek. Halo, gravel i piasek, kochacie się? Na. Nie kochają się. Okej, okay, następnego kandydata poproszę. Wiesz co, my normalnie robimy taki Tinder dla tych kurczaków, takie można powiedzieć portal randkowy. Można... Randki przez 3 sekundy, patrzymy, tak. Wiesz, dajemy im jakieś takie, nie chcę powiedzieć, czy jakieś Tinder. Te różne rzeczy i one patrzą, lubicie się, tak, nie? Dobra, poproszę kolejnego kandydata. A ja? To ja mam tego kandydata dać? Aha. Ojej, to poczekaj, robisz gravelowego? Mhm. To może cobblestone'owego na przykład? A mamy tutaj cobblestone'owego? A nie wiem, czy my go nie schowaliśmy do... Czekaj, Puki. Czy mamy w ogóle koblowego... mamy jakiegokolwiek? Mamy cobblestone, okej. Okay. Ale wiesz, że ja sobie tak po prostu powiedziałam o tako. No to robimy eksperymenty. Okej. Okay. I mam za dużo itemów w ekwipunku. Dobra. Halo. Miłość? Nie miłość. Ale hej, one są takie do siebie podobne. Zobaczcie, nie macie ze sobą wspólnego, powinniście się kochać. Zobaczmy w ogóle, jakie mamy kurczaki. Wiesz mamy co, a lava, ja w ogóle water, proponuję... netherrack, fire, melon, wool, leather, sand, red sand, spider. Ja proponuję dwie rzeczy, albo w sumie nawet trzy. Jakie? Trzy rzeczy. Pierwsze rzeczy, musimy pozbyć się tych drzew, które sobie tutaj stoją, siedzą i kurczę, nie mogę nawet dojść teraz do kurczaków, okay, bo już, jest takie wielkie. Już ścinam, nie ma problemu. Po drugie, proponuję, żebyśmy zrobili specjalne miejsce dla kurczaków, specjalny tutaj, wiesz, kissing booth, gdzie będą mogły zachować prywatność i się pokochać naprawdę przez całe lata. Ale ty ich nie zmusisz, jeśli to nie jest miłość od pierwszego wejrzenia, jak ale jak moglibyśmy na nie klikniesz... im zrobić małą restaurację, żeby mogli sobie zjeść spaghetti, wiesz, ten jeden kluzek spaghetti będzie kurczakom, w jednym dziobie. Kurczakom drugi... zależy tylko na trawie, niczym więcej, więcej. Spaghetti w jednym dziobie, w drugim dziobie i może się pocałują, a jeszcze trzecia rzecz, to ja proponuję coś zrobić z magmowym, jeżeli gra nie był w żaden sposób tutaj, wiesz, nic się nie udało, to może spróbujmy z tym magmowym. Ja proponuję A szczególnie... magma i lawa? Magma, lawa, magma, woda, magma, wszystkie inne kurczaki. Czekaj, no bo mamy bardzo dużo takich chickenów związanych właśnie z netherem, poczekaj, więc jakbyśmy dali magmę, dali na przykład netherrack i dali magma, netherrack, co tam jeszcze było? Crying obsidian tu jest. O, crying obsidian. Może crying obsidian i lawa to będzie zwykły obsydian? Mamy w ogóle zwykłego obsydiana? No właśnie nie mamy. Czekaj, ale ja mówiłam, jak zrobić obsydiana. Właśnie z może magma woda to da obsydian. No dobra, możemy spróbować. Hej, eksperymenty. To przepraszam bardzo. Wyciągam lawowego. Czekaj, czy zrobisz im tę restaurację, o której mówiłam ze spaghetti? Nie. Dlaczego? Bo my tutaj robimy to na sposób taki poważny. I tutaj się po prostu je... to drzewo. Wiesz co, to drzewo mi wkurza. To wiesz, to taki poważny Przepraszam bardzo, czy ty naprawdę myślisz, że one się pokochają w kurczę dziurze z dirta? Tak, bo to są kurczaki. Wiesz co, no to tak w takim razie ty byś mnie wziął na randkę tutaj w ty dziurze z dirta? Ty nie jesteś kurczakiem. Jak nie? Nie jestem kurczakiem. Ja no jestem nie jesteś. Prawdopodobnie w pół kurczakiem. I co teraz? Nie jesteś pół kurczakiem, jesteś elfem. Ja w takim razie chciałabym, żebyś mi zrobił restaurację, żebyśmy mogli oboje sobie spaghetti, jeden klusek i drugi klusek. Wiesz co, jak chcesz ze mną pójść na randkę, to najpierw się stąd wydostańmy, okej? Okay? Jak się stąd wydostaniemy i nie będę widział żadnego kurczaka na oczy, to wtedy może zabiorę ci takiego KFC. Ale co... Wiesz co, powiem ci tak, ja sobie znajdę jakiegoś innego, wiesz? Naprawdę, serio. Ja sobie po prostu znajdę jakiegoś innego, który lubi kurczaki, nie zabiera mnie do KFC, może wegan, więc sorki chocolate, to już jest koniec. Okay.
Okej, ale póki co poczekaj. Tutaj zróbmy... Mordo, a czy ten magmowy na pewno lubi w lawie? No nie wiem, dlatego chcę przetestować. Uwaga. Ale wiesz, że cię spali. No nie, bo do lawy go nie wkładam. Lawa, magma, miłość, miłość. Miłość, miłość. Mówiłam, że im się nie... Co, robią coś? Chyba nie. No mówiłam ci, że to jest po prostu, one nie będą się tutaj kolegować jakichś kamiennych w ogóle, nie wiem, jakichś rurach, no nie wiadomo poczekaj, co. Lawa plus... Netherrack, halo? Mordo, co wpadło do lawy? Miłość? Miłość? Wait. Wykupkał jajko i wpadł do lawy. A zaraz on się rozwali. Ej, więc nie. Coś jeszcze wcześniej wpadło do lawy. Wcześniej? No. Nie. Na pewno. Nie, teraz na pewno wpadło coś. Teraz jajko. A masz wpadło. Tamtego wcześniejszego kurczaka, z którym tak, prowadziłeś, na tak, pewno? Tak, tak. To ja chcę ci powiedzieć, że może spróbujemy po prostu, jeżeli będziemy te kurczaki kochać, znaczy, że jeżeli one się będą kochać pomiędzy sobą, to spróbujmy po prostu robić to na, wiesz, na zwykłej tej. Hej, jakiś kurczak wyszedł z tego lawowego, nie wiem jaki. A jak to? No, z lawowego i z Netherracku. I wpadł do lawy od razu, no tak, no, tak, ci tak. Mówię właśnie i to trzeba coś to z tym dajmy zrobić. Lawowemu troszeczkę odpocząć, wiesz, chłopak się musi tutaj zregenerować oraz zróbmy to na zwykłej takiej, na zwykłym podłożu i najwyżej szybko go potem weźmiemy do ekwipunku, co ty na to? No, tak chcę zrobić. Ponieważ albo ty... Albo może jak wyjdzie, to go jakoś wypcham. Kochanie, ty nie masz żadnej umiejętności łapania rzeczy, które mają zaraz wejść do lawy. No to właśnie chcę tą lawę zasłonić, o to chodzi mi. O, tak, patrz. Pyk. O to mi chodziło. Widzisz, 200 IQ. Dobra, w takim razie jeszcze raz. Tu Netherrack. Ale wiesz, że lawowy potrzebuje odpocząć. Nie no, bo jeśli się go pojawia od nowa, to nie potrzebuje. Okej. Okej. Jest. Coś wyszło. Co wyszło? Dostaliśmy Netherbrick. Netherbrick? Okej, dobra. To spróbuj może w takim razie lawowego, a lawowego z magmowym próbowałeś nic, tak? Tak, nic nie wyszło. Lawowy, kurczę, magmowy. No. Co może być? Lawa... Jeszcze to inne netherowe rzeczy. Lawa, nie no, Netherrack i krainik obsydian. Nie, krainik obsydian jeszcze nie testowaliśmy. No to próbuj. No tylko on musi teraz odpocząć. No dobra, krainik obsydian nic nie daje, magma nic nie daje. Netherrack dał nam Netherbrick. Ty, a jakby tak zrobić co zrobić, co? Plus, nie, magmę mamy. Lawę plus gravel, to co zrobiliśmy? A po co? Lawa, poczekaj, lawa. No nie wiem, może TNT jakieś powstaje w ten sposób. Nie no, możesz spróbować teoretycznie. Pyk, pyk. Miłość? Tak w ogóle, potrzebujemy więcej dywanów. Nie, miłość. Potrzebujemy więcej dywanów. Co ja tu jeszcze mam w ekwipunku? Piasek? Pyk? Może melon? Miłość? Miłość? Co zrobiłeś, miłość? Ja chyba widziałem szklane jajko. Ale coś ty zrobił? Ale wpadło do lawy. Szklane jajko, okej, okay, czyli już wiemy. Czoklet. Wiemy, jak to zrobić. Nasz lawowy musi się teraz zregenerować, będziemy mieli szklanego kurczaka. Co? Wpadłem do lawy. Czy ty widzisz te zombiaki? A raczej zombokurczaki? Poczekaj, rozwaliłeś go zanim popatrzyłam. One miały dzioby. Czekaj, to creepery. Skąd się to tak nagle zaczęły pojawiać? Nie wiem. Nie mieliśmy tych potworów wcześniej. Rzeczywiście, creeper też ma dziób. Dzień dobry. Zaraz on ci rozwali tu twoją... Proszę nie. Proszę się uspokoić, nie ma sensu. Dobra. Dobra, ja idę spać, mordo. Idziemy spać. No, nie I ma robimy sensu. Szklanego kurczaka za chwilę. Za chwilę, no, ale na razie idziemy najpierw spać. Najpierw się wyśpimy. O, no super, jeszcze tam zaczął deszcz padać. Dobra, no. rób tego szklanego, może on nam odblokuje szklaną wyspę czy coś. Dobra, w takim razie magma. Chwila, magma i piasek, dobra. Nie magma. Lawa i piasek. Lawa i piasek. Tylko na pewno proszę cię, spróbuj go złapać, zanim on się rozwali. Dobra. Co? I teraz mi. A w ogóle Glaucus jest część maluśki. Chwila, czekaj, trzeba je z miłości. Miłość, miłość. Czoklet, miłość, a co miłość? Jeżeli nam tutaj walnie. Masz jajko? Mam czy nie mam? Mam jajko. Co jeżeli nam. Co? Co tu się właśnie stało? Co się stało? Co tu się...
Czekaj, czekaj, co? Sand chicken? Nie, w sensie sand chicken jakby on tutaj był, ale co się stało z lawowym? Czemu on się zamienił w obsydian? A, przepraszam bardzo, to był nasz lawowy? Chyba. W sensie nagle się pojawił obsydian w tym miejscu, o, poczekaj, tutaj. Nie możemy go w żaden sposób rozwalić, czy prawda? Jest, czy to nie jest kwestia deszczu? Czy... To jest kwestia deszczu, czekolady, czyli to oznacza, że nasz kurczak... O Boże, ja nawet nie pamiętam, jak go stworzyliśmy po raz pierwszy. O, świetny pomysł, prześpijmy ten deszcz. Niech nam już ten deszcz nie zabije żadnego kolejnego kurczaka. Halo, deszczu? No nareszcie. Przestał. Przestał, na szczęście. Ej, ale to czy pamiętasz, tak, jak robiliśmy... Czekaj, bo tam się w ogóle pali ten szkieletor, takie, co to się pali na Glass horyzoncie? Glass chicken, nether brick chicken, będziemy mieli zaraz wszystko gotowe. Czekamy tylko na tego małego świecącego i go... O, jest! Jest? Można go zaraz... Ale on jest ładny! Z czym go można rozmnożyć? Poczekaj, może glowstone... A nie mamy zwykłego jakiegoś stone'a czy coś? Poczekaj, bo to jest shroom light, może z jakimś mushroom? Grass chicken collected! O, super! Ale ładny! Zobacz, on jest taki przezroczysty! Hej, mam pomysł! Jaki? Jeśli to jest shroom light, to może tego grzybowego mycelium. A czemu? A, bo oba shroomy, tak? No. No to próbuj, dawaj! No to poczekaj, zaraz go tu nawet włożę do od razu do zagrody. Mamy myceliumowy. O, dzień dobry, myceliumowy. O! Wiesz, co mnie bardzo martwi? Co? Martwi mnie zwykle to, że nie odblokowaliśmy żadnej wyspy od długiego czasu i ja to już bym chciała zobaczyć coś, wiesz, coś nowego, nie? Nie chcę mi się siedzieć cały czas na tym samym miejscu. No okej, okay, jakbym mógł, to bym ci odblokował wszystkie wyspy od razu, ale nie wiem jak. Ale właśnie nie... O! Skąd on wyszedł tak? Czekaj, bo on się chyba pojawił po drugiej stronie obrodzenia. Pyk. Dobra? No. Pyk. Miłość? Chyba nie. Kompletna nienawiść, albo obojętność. Absolutna obojętność, czekolady. Co jeszcze mogłoby się z... Netherbrick? Aha, dobra, czyli obydwa się zrobiły. Okej, okay, ale Netherbrick nie mamy, mieliśmy go już wcześniej, Netherbricka? A nie, mieliśmy tego zwykłego po prostu. Wiesz co, nie mam pojęcia teraz. Który tak naprawdę. Dobra, wiesz co, chyba zostaje nam go po prostu złapać, włożyć go do reszty. No i robić to zawsze, tak? I liczyć na cud. No to dawaj, tutaj rozmnażaj ze wszystkimi. Okej. Okay. Po prostu dawaj wszystkim. Uwaga! A, to tyle. Skończyły mi się ziarenka. A może chcesz moje? Poczekaj, coś co my tu mamy? Mamy melono... Dobra. Widzę dirtowe, mamy melonowe. Nic nowego raczej. A mogę ci dać moje, hej, dam ci moje. Masz więcej? Tak, proszę. Trzymaj 13. Rzuciłam ci. Proszę. Próbuję złapać. Halo, zbierzcie się. Ile ty masz rzeczy w ekwipunku, Czokles? Milion. Czemu masz aż tyle? Miliard. Czemu masz aż tyle? Przecież nie, możesz je wywalać, ja je wywalam. Wywaliłam już dzisiaj na tym odcinku ze dwa razy rzeczy. No i to trzeba w takim razie więcej tego wywalać. Pyk. I tak w żaden sposób nie są nam potrzebne niektóre te rzeczy, które kurczaki wyrzucają, więc po co? Co tu jeszcze do zebrania? Okej, coś tutaj się dzieje, jakaś miłość? Miłość? Co za miłość się wyda... Slime chicken! Slime? Mamy slime chickenek! Czekaj, czy to będzie taki chicken, który będzie się odbijał od wszystkiego? Mam nadzieję. Będzie, poczekaj, będzie razie, jak piłeczka taka kauczukowa. Jeżeli ty coś ogarnąłeś, to może ja więcej im dam. Okej, dawaj, rozmnażaj wszystkie po kolei, jak leci, jak się tylko da, ciach. I... O! Coś słyszę, jakieś jajka. Dostaliśmy kolejnego skeletona, spoko. Okej, to w takim razie daję więcej. Daję im więcej, żeby robiły dalej. O! Slime'a mamy? Tak, już chyba tak. Wyklusie? Maleństwo? O, zobacz, jaki dzieci, mały slime! Patrz, jak mu ten dziób mu chyba prześwituje. Oho, baby! To w takim razie... Poczekaj, ten... gdzie jest ten glasowy? Nadal jest w tym. Nadal jest w swojej tej. Jesteś taki malutki, że i takie, że cię nie widać. Ojejku, dobra, wiesz co, ja proponuję, żebyśmy poczekali, aż one wyrosną i może spróbowali jakoś jeszcze eksperymentować, aby jakoś może odblokować kolejną wyspę. Okej, okay. Szklany może z czymś. Czy coś tu nowego jest? O, dostaliśmy nową tą książeczkę. Jaka jest nowa? Looting, Loyalty i Multishot. Ej, to może być ciekawe. Tu mamy kolejne. Wiesz co, powiem jajka. Ci tak, ja proponuję, abyś sobie zrobił tutaj takie malusieńkie jeziorko. Chwila, czekaj, coś tutaj... Co? Jakieś nowe jajko mam. Jakie?
Dan Robs Probs? Co? No, patrz. Co to jest? Czy to jest w ogóle jakiś... Może to jest twórca mapy, albo... A, to ma sens. Ej, zróbmy go, może coś fajnego będzie. Myślisz, dropił. Że mógłby mieć taką twarz tego, tak jakby głowę twórcy mapy? To by było, ej, to by było straszne. To by było, to by było dziwne. Ohydne i bardzo, bardzo dziwne. No to może lepiej, a jeszcze się nadal, i tak, o. Czemu ich jest tak, czemu, dlaczego ich jest tak dużo? Skąd tu się wzięło ich czwórka? Nie wiem, skąd one się w ogóle postanowiły wziąć i pojawiać tam nagle na mapie po tylu odcinkach. Nie wiem, może coś właśnie zrobiłeś, że one się pojawiają. Ogrodziłem, może one spadały tak samo jak inne. Ej, bez kitu, to jest bardzo... I teraz przestały spadać. Tak, to jest bardzo prawdopodobne. Poczekaj, ja ci proponowałam, żebyś zrobił sobie malusieńkie jeziorko. O, mały zombiak. Malusieńkie jeziorko i próbował No to dlatego tutaj czekam, aż się wodny zrobi. Właśnie, rozwijać wodny, żebyśmy dostali z tą nowego chickena, bo nie mamy jeszcze takiego. Okej. Okay. Ej, ten dziwny nam już się zrobił, powstał. Tak szybko? Tak, i zobacz. I nie ma twa... Jest po prostu taki pół przezroczysty, pół nieprzezroczysty. Ale trochę przerażający. Wiesz co, ale i tak myślałam, że będzie miał głowę tego twórcy, serio. Czy on nam coś będzie dawał? Hej. Co? To jest po prostu corrupted chicken. To nie jest nie. Ten, to nie jest ten twórcy. Nie! To po prostu nam się corrupted chicken zrobił. Ale problem polega na tym, że ty chyba nie wiesz, jak zrobiłeś te. Wiesz co, on tutaj był jakby któryś z tych drewnianych wysiedział to jajko, więc... Aha, czyli tak randomowo. Mhm. No to powodzenie dla nas, naprawdę. Kurczę, wiesz co, jakbyśmy tylko mieli trochę więcej, nie wiem, irona. Mamy w ogóle jakikolwiek iron? A nie mieliśmy ironowego kurczaka? Nie mamy właśnie. Jakbyśmy mieli ironowego kurczaka, to słuchaj, ja bym tutaj zrobił nam hopery na całym dnie, które by leciały do skrzynek i byśmy nie musieli zbierać tych itemków, tylko one by nam się układały ładnie wszystkie w skrzynce. Mamy szklanego? Tak, on dziwnie wygląda, szczerze mówiąc. Co możemy zrobić ze szklanym? Wkładamy go do reszty i próbujemy zaraz? Tak, możemy po prostu robić go, wiesz, tak randomowo. Wydaje mi się, że szkielet właśnie tutaj glasowy mógłby coś zrobić razem. O, mamy też slajmowego. Okej, to spróbuj może slajmowego tak samo tutaj włożyć. O, i mamy też tego cegłowego. Wow! Cóż to jest za jakaś ta... W ogóle, czekaj, czekolet... chciałam cię nakrzyć, czemu zrobiłeś wodnego kurczaka i po co, ale może rzeczywiście masz rację. Zrób mi tutaj jakieś malusieńkie jeziorko. Zaraz będzie. Czekaj, gdzie jest ten? Tutaj jest slajmowy. A wodny? Wskoczył tutaj do reszty, o nie. O nie. Trzeba uważać na niego w takim razie tak, bardzo. Tak, to trzeba będzie go szybko złapać, jak urośnie. Dobra, no to próbuj, rób, tylko jeszcze slajmowego weź. Co? Dostaliśmy terakotę. Jak zrobiłeś terakotę? Nie wiem, klikałem na wszystkie kurczaki. To jest właśnie nasz problem. To jest właśnie tutaj problem w naszych eksperymentach, że my jak klikamy i robimy blablabla, to potem problemy powstają, kiedy nie wiemy jak zrobiliśmy tego. Wiesz co, trzeba po prostu chyba jakiś, nie wiem, może jak ktoś zrobił poradnik na internecie, do następnego odcinka się przygotować i zrobić sobie listę wszystkich kurczaków. Tak byłoby chyba dużo prościej. Ale to był cheating. No nie, bo już mamy te kurczaki, tylko nie wiemy, jakie zrobiliśmy. W sumie, dobra, tutaj to rzeczywiście nie byłby cheating, tylko wiesz co, no, może kolejnym razem po prostu patrzmy, które kurczaki, kiedy robimy blablabla, się kochają? Ja nie wiem. Okej, generalnie mamy wodnego. Aha. W takim razie dwa wodne teraz. Wiesz co, to zrób właśnie dokładnie im jeziorko, zrób im takie romantyczne oczko wodne, gdzie będzie pięknie tutaj udekorowane kwiatami. To poczekaj, to ja mam taką propozycję. No nie mów, że będziesz ich robił tutaj. To nie o to mi chodziło? Czekaj, nie mów, że będziesz ich tutaj ogarniał w tej brzydkiej dziurze. Nie, po tych prostu normalnie chcę im, kanałach. Po prostu chcę im zrobić miejsce, żeby mogły sobie siedzieć. Wiesz co, norek sobie mógł siedzieć w kanałach. Chickeny potrzebują troszeczkę bardziej, więcej prywatności. Proszę bardzo, prywatność. Tada, tada. Teraz dwa są obok siebie. Czekaj, zrobię sobie tylko... A coś się wykluło. Co się wykluło? Coś słyszałam, że się wykluło. Terracotta Chicken Collected, super. Więc mamy Terracotta Chicken w takim razie. A teraz ja je zbieram znowu. Wiesz co, nie chcę ci nic mówić, ale ktoś bardzo, bardzo bałaganiarz wkładał wszystkie rzeczy do naszej skrzynki, która jest zrobiona tylko i wyłącznie dla chickenów. A kto to mógł być? Nie wiem, ale po co miałbym wkładać...
By the way. Co? Możesz mi dać tutaj nasionka, bo tak jakby utknąłem w dziurze. Okej, okay, poczekaj, ja muszę tutaj jeszcze walczyć z kurczako creeperem, także już do ciebie idę. Rzuć mi tu jak najwięcej nasionek. Masz. Ale po prostu czasami taka ciapa jesteś. Wiesz, one ci wszystkie tam lecą. No wiem, wiem, ja tutaj jestem, spokojnie. Po to prostu. Wywalam i jeszcze się zajmę więcej, żeby było nasionek, ale ty ciapa czasami. No to jesteś. Hej, moją motyką jak nasionka zbierasz. O! Przecież moja motyka daje dużo więcej. Wracając, bo ja już zrobiłam to bez motyki. Pyk, pyk. Proszę bardzo, rozmnażanko. I teraz znowu was chowamy. I znowu was rozmnażamy. To jest, słuchaj, to jest fabryka kurczaków, dosłownie. I bardzo dobrze, ponieważ potrzebujemy ile? Tych 6 właśnie wodnych, aby dostać stone'owego. Co już? A stone na przykład fajnie może by się z cobblestone'em ogarniał. Albo na przykład z czym stone by jeszcze ładnie sobie robił rzeczy? Nie wiem. Dzięki za pomoc! Wiesz, z czym stone by dobrze pasował? Z czym? Z diamentem. A... Mordo, ale zanim zrobimy diamentowego kurczaka, jeżeli taki kiedykolwiek istnieje, to jeszcze ło! Na pewno istnieje, musi istnieć. Ło, panie! To jest najważniejszy, jaki może być, jeśli chcemy cokolwiek tutaj osiągnąć. Aha. Dobra, ile potrzebujemy mieć wodnych? 6 jajków, tutaj mamy już 2 jajków. Dobra, to mamy już... Ja mam 5. Okej. Okay. Masz 5? Serio? Mam 5. To super, w takim razie tutaj są 2, więc chodź kupimy stone'owego. Okay. Tylko jest teraz noc, więc jakbyś wylazł z tej dziury i moglibyśmy się przespać. Okej, już próbuję, próbuję. Dobra, jestem, wszystko w porządku. Nic się nie stało, nikt nic nie widział. Dokładnie. Oprócz osób, które to widziały, ponieważ nagrywamy na platformie takiej, jak słyszałeś, YouTube. Pyk, halo, poproszę stone'a. Dziękuję. Ale nie wykluwaj go teraz, bo jest ciemno. No wiem, wiem, wiem. Spokojnie, spokojnie idziemy spać. Wyklujemy go i zobaczymy. Dobra. Mój drogi, w takim razie proszę bardzo, proszę się tutaj kluć. Kluć się proszę. Kluć się proszę, a ja tutaj może, wiesz co, wykorzystam ostatnie nasionka i zrobię znowu blu. Okej, mam nadzieję... Myślisz, że tym razem coś z tego wyjdzie? A nie wiem, ja mam jeszcze 14 innych nasionek, więc też możesz zrobić z moich nasionek. Dobra, plalalalalalalala. I co? Coś się kluje, co się wykluło? Poczekaj. Coś się kluje. Mamy szkło, mamy lapis, gdzie jest jakieś... Gdzie jest jakieś jajko? Halo? To nie jajko się wykluło, aha, to po prostu coś wyniosło, no to się... Slime Island co? Unlocked? To... Chwila, czekaj, bo ja tu nawet tego jajka nie podniosłem, co to jest za jajko? Slimy log. Okej... Okay. Czyli, a co to jest w ogóle slime log? Nie ma czegoś takiego w Minecraft, czy to jest jakiś pomysł chyba twórców? A tak w ogóle mamy stone'owego, który się już stworzył, jest malusieńki. Oj, maluśki. Czekaj, gdzie jest w takim razie ta wyspa? Zaraz musimy... Czemu ten napis mi nie schodzi? Schodzi ten napis? O dobra, już tak, schodzi. Tak, mi już zszedł. Tutaj nie ma z tej strony. Czekaj, zaraz ją znajdziemy, spokojnie. Tylko ja tutaj znowu muszę sobie zrobić miejsce w ekwipunku na rzeczy. No nie, spokojnie, bo ja już chcę stąd iść. Czekaj. Czekaj, gdzie może być ten slajmowy? Poczekaj, wejdę tam na górę, może na górze. Okej, okay, może pod nami, nad nami? Nad nami nic nie widzę. Ja obeszłam wszystkie te mosty i jakoś nic nie zauważyłam, więc... Czy tu coś jest? Nie. Czy tu coś jest? Nie. No właśnie, okej, okay, tu się nie pojawiły. Poczekaj, zaraz spokojnie znajdziemy. O, jest! Na gdzie? Moich oczach się pojawiła, obok nas. Gdzie? Dosyć blisko. Ale gdzie? Z neterowej możemy o, sobie o, dobra, widzę. Ej, dlaczego ona się dopiero pojawiła, tak jakby... No musiałem podejść jak najbliżej niej po prostu, a byłem nawet ej, w neterowej. Ona jest bardzo ładna, nie? Mhm. Taka naprawdę bardzo ładna. Hej, to jest rzeczywiście jakieś slajmowe drewno. Ja nigdy nie widziałam slajmowego drewna. Zobaczmy, musimy zabrać... Czy mamy wystarczająco cobblestone na tak w ogóle, żeby tam dojść? Ja mam ponad staka, więc może... O, no to easy. Poproszę. Ale trzymaj. Okej. Okay. Ja zrobię od razu nam pół płytki... O matko. Pyk. Dobra. Easy. Idziemy na górę i idziemy na nową wyspę. Jestem. A ja? I tu jest mob spawner slajmów. Slajmów? Tak. Okej. Okay, więc to jest dosyć
Niebezpieczna sytuacja, co? Tak. Poczekaj, ja już do ciebie idę, już ci zaraz pomogę. Czy możemy ten spawner jakoś obtoczyć na przykład tutaj światełkami, żeby się nic nie pojawiało? A masz wystarczająco światełek? Chyba mam. Okej, okay, bo już się bałam, że muszę tutaj wrócić do naszą wyspę. Ej! Strasznie dziwna jest ta wyspa, tak jak patrzę z bliska. Liście. Zniszcz liście z drzew. Zobacz, co z nich wypada. Truskawki! To nie są truskawki. To są truskawki! To nie są truskawki. A co to? To są jakieś... Slimy apple? Dobra, mamy problem z pojawieniem się tych slimów. Wiesz co, no to miałeś przecież wystarczająco tego, żeby tutaj obtoczyć. A jak tutaj dam dużo półpłytek, to A one... może pochodni bardziej, mordo? Ja może nie mam pochodni. Nie masz pochodni? Nie mam. Dobra, to ja wracam na wyspę, żeby ci te pochodnie ogarnąć. A nie, ty nie, szuka... nie mamy węgla. To może być rzeczywiście problem, ale gdzieś tutaj wiesz, że powinna być chwila, właśnie skrzynka. A może... Właśnie, może gdzieś tu pod tym jest? Też mi się wydaje, że jak skrzyneczka, to... albo w drzewie ewentualnie. Albo w drzewie, dokładnie. Dwie mogą być opcje. Ja tutaj za to walczę, żebyś nie musiał się bić z nimi. Chyba tu nic nie ma, wiesz? Tutaj musi coś koniecznie być, hej! Trzeba by było przekopać całą wyspę, wiesz tak co? Tak jak z miceliumową. Tak, chyba że naprawdę tutaj z tych liści może coś by wypadło, ale wiesz co, mnie interesuje to jabłko, które wypadło, które zebrałaś. To slimy apple, tak? Tak, czy jak się... O właśnie, też je mam. Czy jak się je zje, to... Zostaje się slimem? Nie, czy raczej będzie jakaś krzywda się działa, czy po prostu A, będziemy... A, nie powinna, mam nadzieję. Może się zamieniasz w slima. A... O, tu jest w ogóle, zobacz, sadzonka tego, to jest takie fioletowe, slime ja sapling. Ja też już dostałem. Okay. To co, robimy sobie? A, na raz? Ale jestem, no dobra, jestem troszeczkę głodna. Poczekaj, bo tu się slimy cały czas pojawiają, muszę z nimi walczyć. Dobra, na 3, 2, 1, tak? Ja jeszcze głodku nie mam, to chodź, wrócimy do na domku. Jeszcze głodku nie masz? Jeszcze głodku nie mam, muszę sobie głodek zrobić. Czy to drzewo ładne, ono rośnie na... Tylko na slimy dirt, czy na zwykłym dircie też? Nie wiem, a wiesz, że tutaj te wszystkie biedne kurczaki, które są blackstone'owe, one tylko spadają i nic się z nimi nie dzieje? No to już wiadomo, dlaczego tam się moby pojawiają na ścieżkach. Wszystkie moby po prostu spadają i to jest jedyny sposób, żeby nie spadały, to jest zrobienie im... O, dobra. Czy coś tu widać, może jakąś skrzynkę? Niekoniecznie. Dobra, słuchaj. Znaczy, dobra, już zjadłam. A, nie mogę tego zjeść. O! Co masz? O! Co ci mam... jest? To mam. Okej. Ja nie wiem, czy to tak fajnie teraz. Ja jest. Myślę, że całkiem fajnie. Możesz teraz sobie skakać. Ej, to jest super efekt. Przyda nam się na przykład do walki ze smokiem. Będziemy musieli bardzo dużo tych zebrać. Nie, jabłek. Przypominaj mi, co? Nie, ja nie pamiętam. Czy co, że nasza walka ze smokiem czeka? Nie, ja nie pamiętam, ja nie pamiętam. O, to jest w ogóle jajo dostaliśmy, jajo dyrtowe. Tutaj okay. Widzę od Dobra, tych... Dobra, ale póki co. O, w ogóle tu jabłko? Ej! Jabłuszko? Nie ma go! Co? Ej, rzeczywiście! No i co teraz? Nie, ej, może on jest tylko niewidzialny. A, raczej A nie. Może poszedł. Chyba po prostu sobie poszedł, tak mi się wydaje. Dobra. Tak czy inaczej, moi drodzy, to byłoby tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Odnaleźliśmy nową wyspę, mieliśmy tradera, przynajmniej przez chwilę. Ale hej, wykorzystaliśmy go jak tylko się da. Mamy to, co potrzebowaliśmy, więc teraz nas czeka tylko znalezienie jakiegoś ironowego, albo diamentowego, albo jakichś jeszcze innych fajnych. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym. Cześć!